Poranek Radia Tok FM. Poranku Radia Tok FM, Katarzyna Piekarska, wiceprzewodnicząca SLD. Dzień dobry. Zawsze ten, muszę przyznać, że ten tytuł wiceprzewodnicząca to jest rodzaj testu z dykcji prowadzących poranne wydania Tok FM. Ja nie zdaję najlepiej tego testu, ale pal sześć moje testy, będę panią. Proponuję w ramach testu pośpiewać piosenki Kaczmarskiego. Można. One są bardzo dobre, że tak powiem, na wyrobienie świetnej dykcji. Przestańmy na razie na kolędach. W takim świątecznym nastroju chciałem panią zapytać o Aleksandra Kwaśniewskiego i Janusza Palikota. Otóż dwa dni temu czytałem wywiad w Polsce Joanny Miziołek i tam prezydent bardzo twardo mówił, nie można na siłę sklejać Millera z Palikotem. Czy coś w ciągu tych dwóch dni się, myśli pani, zmieniło? Na pewno pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo to widać, słychać i czuć, jest zauroczony panem Januszem Palikotem jako liderem lewicy. Ja wolałabym, aby takie oświadczenie dotyczące sklejania teraz czy później nastąpiło jednak po rozmowie z Leszkiem Millerem i klubem parlamentarnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale trzeba pamiętać, że Aleksander Kwaśniewski ma taką ideę fix od długiego czasu stworzenia w Polsce nowoczesnej centrolewicy. I pamiętamy jego próby przy okazji tworzenia Partii Demokratycznej, potem LIDU, również takie pogłaskanie po głowie Marka Borowskiego, no ale potem okazało się, że zawsze wracał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo te twory jakoś nie wytrzymały próby czasu. Myślę, że to jest jednak związane z tym właśnie, co pan powiedział, że to jest takie sklejanie na siłę. Ja myślę, że to jest proces. Dobrze, że mamy 3 lata bez żadnych wyborów i może przez te 3 lata trzeba uporządkować scenę po lewej stronie. I myślę, że to musi nastąpić oddolnie, bo jeżeli znowu nastąpi odgórnie, to będziemy mieli coś w rodzaju LIDU bis, tylko że do tego LIDU doskoczy dzisiaj Palikot. A poza tym, kim jest Janusz Palikot, mniej więcej wiemy. Ja mówię mniej więcej, bo tak szybko zmienia poglądy, że no ale mniej więcej jest to znana postać. Poglądy Palikota, tak szybko odchodzą, dokładnie. Natomiast co do ludzi Palikota, to tu już jest sytuacja, powiedziałabym, bardziej skomplikowana, bo kiedy w jednym z programów telewizyjnych od pewnego posła, już nie będę się znęcać, bo jesteśmy przed świętami, od pana Palikota usłyszałam, że jest on zwolennikiem stosowania kary śmierci, no to prawdę mówiąc lekko zgłupiałam i zapytałam, czy na pewno, czy może ja się już przesłyszałam. Ale on to potwierdził, że w pewnych okolicznościach trzeba byłoby przywrócić karę śmierci. Także powiedziałabym, jest to takie mało lewicowe spojrzenie na rzeczywistość. W przypadku innych poglądów także. Także myślę, że trzeba by było się temu przyjrzeć. Czym jest ten ruch Palikota? Co tam są za ludzie? I oczywiście zacząć od współpracy w pewnych segmentach, przy pewnych ustawach. No w tej chwili pracujemy nad ustawą o związkach partnerskich. Ale wydaje mi się, że są takie właśnie obszary także ze sfery gospodarczej, bo tutaj będzie taki ale pani test. Pani przewodnicząca mówi takim językiem trochę siły i potęgi. Jak zobaczymy, co z tego ruchu Palikota się wykluje, to zaczniemy z nim jakoś bliżej mu się w ogóle przyglądać. A Janusz Palikot zupełnie odwrotnie. Zacytuję pani wypowiedź z wczorajszej rozmowy z Leszkiem Millerem. Życzyłbym panu Millerowi, żeby Grzegorz Napieralski po napisaniu doktoratu zajął się pracą habilitacyjną i pozwolił Leszkowi Millerowi skonsolidować SLD i stanąć do rozmowy z nami na partnerskich warunkach. To dopiero za jakiś czas Palikot uzna was za partnerów rozmowy. To znaczy, ja się zgadzam o tyle z Januszem Palikotem, że rzeczywiście w tej chwili jest taki czas na to, żeby uporządkować własne partie. I myślę, i Janusz Palikot także, żeby się, że tak powiem, przyjrzał, kogo ma w klubie, kogo ma w swoich strukturach, a z drugiej strony jest to też pora na uporządkowanie pewnych spraw w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i oczywiście rozmowy z naszymi partnerami po lewej stronie, bo jest to przecież i Partia Kobiet, także Zieloni 2004, w ogóle organizacje społeczne, których cel jest zbliżony do SLD, do ruchu Palikota.
I wtedy rzeczywiście usiądźmy przy tym wielkim, okrągłym stole i być może trzeba będzie powołać nową centrolewicową formację. Ale tak jak mówię, najlepsza idea to taka, na którą nadszedł czas, więc do tej idei, do tego okrągłego stołu trzeba powoli dochodzić. Ja na poziomie Mazowsza chcę rozpocząć taką współpracę z panem posłem Dębskim, ponieważ my mamy radnych w sejmiku, nie mamy tutaj między innymi pod Warszawą parlamentarzystów, więc chcemy po prostu zobaczyć, jak ta współpraca na poziomie regionów by wyglądała. Wiem, że taką współpracę również niektóre regiony podjęły i zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie, bo na razie to też był przecież taki zgrzyt związany z ustawą dotyczącą in vitro, ponieważ my złożyliśmy, potem za chwilę złożył ten sam projekt, bo z takim samym błędem Janusz Palikot, także no, to tak troszeczkę miła. I ta nowa centrolewica nazywałaby się Ruch Poparcia Kwaśniewskiego? No niewątpliwie no jest to nasze guru polskiej lewicy, aczkolwiek z drugiej strony rzeczywiście szkoda, że przez te 20 lat od okresu transformacji nie udało się po tej lewej stronie wyhodować pełnokrwistego 30-paroletniego lidera polskiej lewicy. Pytam z taką trochę też przewrotnością, dlatego że dziwi mnie trochę admiracja Aleksandra Kwaśniewskiego dla Janusza Palikota. Aleksander Kwaśniewski kojarzy się nam i też wyborcom, których miał przecież no, miliony, z człowiekiem dosyć jednak dystyngowanym, sympatycznym, ale dobrych manier, który świetnie emabluje polskich biskupów i w ogóle jest człowiekiem takim, którego trudno sobie wyobrazić na manifestacji, podczas której jest kiełbasa przybita do krzyża, jak to była u pana Janusza. To skąd ta chemia między panem Aleksandrem i panem Januszem? No o to należałoby już zapytać samego Aleksandra Kwaśniewskiego i dlatego ja postuluję, żeby się jednak przyglądać, bo dla mnie jednak Janusz Palikot ciągle jest to jednak Janusz Palikot hepener. Niewątpliwie takie eventy, jak to się teraz mówi w polityce, są potrzebne, bo one zwracają uwagę na pewien problem. Natomiast jeżeli ten event, że tak powiem, zastępuje merytoryczną stronę polityki, to już nie jest dobrze. Także ja bym chciała jednak usłyszeć głos Janusza Palikota w innych sprawach niż tylko w kwestii krzyża. Zresztą nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o kwestię krzyża, to sądzę, że tą kwestię powinna załatwić nowelizacja ustawy o hymnie, godle i pieczęciach państwowych i rozwiązać problem krzyża na sali sejmowej, ale także we wszystkich innych miejscach użyteczności, budynkach użyteczności publicznej. Koniec, kropka. I może to też jest skończyć ten nieustanny happening właśnie w sprawie krzyża. Natomiast właśnie przygotować wspólnie taki projekt ustawy. Mówiłam o tym jeszcze przed wyborami. Założenia do tego projektu są. I zakończyć ten temat. Przyjrzyjmy się jeszcze ministrowi zdrowia z Platformy Obywatelskiej, a kiedyś, jak pani wie, nie z Platformy Obywatelskiej. Wczoraj gościem Inny Paradowski był Bartosz Arłukowicz, no, jako się rzekło, minister zdrowia. Słuchamy. Nie ma żadnych obaw dla pacjenta, apteki będą refundowały leki, zaś trudno wyobrazić mi sobie sytuację taką, aby lekarze, wszyscy lekarze w Polsce, mimo iż Naczelna Rada Lekarska zawiesza protest, dzisiaj przestali wypisywać recepty refundowane. Wydaje mi się to niemożliwe i jestem właśnie przekonany, że od 1 stycznia nic złego w polskich aptekach dziać się nie będzie. Będzie święty powigilijny spokój w nowym roku w służbie zdrowia i w aptekach? Ja widzę właśnie, że Bartosz Arłukowicz na nowo rozszyfrował PJN, czyli cały czas powtarzał jak mantrę, że pacjent jest najważniejszy. To dobrze. Też mam nadzieję, że po 1 stycznia, jak pójdę z receptą do apteki, nic się takiego wielkiego nie stanie. Ale trzeba poważnie przyjrzeć się ustawie refundacyjnej, bo wydaje mi się, że ta ustawa jednak prowadziła olbrzymią biurokrację. A rzeczywiście, jak pacjent idzie do lekarza, to musi mieć 100% pewność, że ten lekarz będzie się zajmował tylko tym pacjentem, jego chorobą, jego dolegliwościami, a nie będzie zwracał uwagę na to, czy ten pacjent jest ubezpieczony, czy nie jest ubezpieczony i tak dalej. Także wydaje mi się, że no, trzeba dać pewnie czas ministrowi, żeby się, że tak powiem, rozejrzał, choć muszę powiedzieć, że jak słuchałam tego wywiadu,
to trochę tak mu głos czasami drżał i widać, że jednak ten ogrom pracy trochę go przycisnął. Z bojaźni tak. przed Janiną Paradowską, nie przed ogromem wyzwań. No może tak, to, może to było z obawy przed panią Janiną Paradowską, aczkolwiek ona jest łagodności osobą, więc jednak myślę, że to był ten ogrom zadań, który spadł na delikatne barki Bartosza Arłukowicza. Rzeczywiście te zadania będą przed nim olbrzymie, ponieważ od nowego roku wchodzi wiele rozwiązań związanych ze służbą zdrowia. Także, no a będzie bardzo, bardzo ostro, że tak powiem, oceniany i już nie będzie można, że tak powiem, tłumaczyć się tym, że poprzednicy zostawili to czy to. Także trzeba będzie jednak się wykazać. Ja bym też była ciekawa o pewną taką perspektywę, bo my ciągle, jeśli chodzi o służbę zdrowia, zajmujemy się takimi bardzo bieżącymi sprawami. Natomiast jak spojrzymy na rok na przykład 2020, a to tak naprawdę będzie za moment, to 20% populacji polskiej to będą ludzie w wieku poprodukcyjnym. I bardzo wzrośnie odsetek ludzi bardzo starych, czy bardzo starszych. To oznacza, że wzrośnie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi pielęgnacyjne. Wzrośnie zapotrzebowanie na usługi lekarzy geriatrów, a tych nie mamy. I również w tej pewnej perspektywie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, także oczekiwałabym, że dr Bartosz Arłukowicz, którego zresztą bardzo lubię, więc życzę mu dobrze, a tym bardziej, że no, jak każdy Polak jestem też pacjentem, no to też bym chciała pójść do lekarza i wiedzieć, że nie będzie on się zajmował właśnie jakimiś papierkami, a zajmie się mną. Też przed nami 2014, gdzie ma nastąpić pełna informatyzacja już służby zdrowia. A do tego także się trzeba przygotować, bo nie jest to łatwe. No, tak, wczoraj minister Arłukowicz tak niezupełnie mocnym głosem mówił na temat. No właśnie, tak ten głosik informacji miał jakiś taki słabszy po prostu. Ale tak jak mówię, Bartek, trzymam za ciebie kciuki. W bratniej audycji radiowej u Moniki Olejnik Andrzej Rozenek odmówił śpiewania kolęd. Tam się zakończyli śpiewaniem kolęd, bo to ostatnio. Znaczy, może to i lepiej, panie redaktorze. Może wiedział, co czyni. Myśli pani, że nie ma predyspozycji głosowych? No na przykład, no i może nie chciał katować z samego rana radiosłuchaczy. Ja obiecuję, że to nie jest podpucha, tylko po prostu pytanie, po którym nie będzie już propozycji. A pani by śpiewała kolędy, gdybyśmy byli w jakimś większym gronie radiowym? Ja bym nie miała nic przeciwko. Ja się rodzi, śpiewam, moc truchleje? Ja śpiewam kolędy, jest to część polskiej tradycji, ale także znam kilka piosenek chanukowych, także ponieważ jestem trochę taka multikulti i mam bardzo wielu przyjaciół, którzy wyznają różne religie, więc znam rozmaite pieśni religijne, że tak powiem, z różnych religii. No, dzisiaj niestety zabrakło nam czasu, by pani mogła zaprezentować te swoje umiejętności wokalne, tak? Ale dziękuję bardzo, Katarzyna Piekarska. Kiedyś występowałam w Teatrze Studenckim. Także. No ja pamiętam, SLD, dziękuję. Dziękuję bardzo.